Cześć widzowie i witam was już w kolejnym odcinku naszych trików z CSGO. Tak jest, zrobiliście to, wbiliśmy ponad 800 już łapek w górę w poprzednim filmie. W tym odcinku widz mi zaproponował taki challenge, żebyśmy dobili jakąś dużą sumę lajków. Jeżeli się uda, to będzie spoko, jeżeli nie, no to trudno, i tak wstawię odcinek, ale spróbujmy. Także widz mi proponował 2000 lajków, ale myślę, że to dla was jeszcze będzie za dużo, więc myślę, że 1500 lajków będzie liczbą odpowiednią, także dobijemy te 1,5 kafla lajków. No spróbujmy, ja myślę, że nie dobijemy, ale no warto sprawdzić, jeżeli byśmy wbili, no to naprawdę byłbym niesamowicie zaskoczony i byłoby naprawdę super. Także okej, dzisiaj ogólnie zrobimy taki poradnik, jak przejąć banana od strony Terro, potem od CT, także sprawdzimy. Potrzebujemy znowu jednego towarzysza, aby nam pomógł, także pierwszy smoke jest to, aby... jest po to, aby zdjąć typka z taxi. Tam często stoi AWP-a, także myślę, że to jest przydatne. Nie warto tak pikować po prostu. Lepiej się jakoś osłonić i zaskoczyć naszego rywala. Także podchodzimy tu. Tak naprawdę nie jest to istotne, jak rzucimy tego smoka. Najważniejsze jest wykonanie. Ja zawsze go rzucam tak, że podchodzimy tutaj zgodnie z tą linią, żeby nas tam AWP-a czasami nie widziała jeszcze. Na koniec tej roślinki. No i lewy przycisk myszy. Wybucha sobie smoke. Wskakujemy na naszego kucającego, on non-stop ma kucać kolegę. No i się wychylamy i od razu oczywiście pikujemy AWP. Nam wystaje prawdopodobnie kawałek głowy, a my widzimy całego przeciwnika, ewentualnie tutaj jak ktoś skraca. Jeszcze to widać, także jeszcze raz jak to rzucić. Podchodzimy, cyk, i lewym przyciskiem myszy. Wtedy smok wybuchnie bliżej prawej strony, wtedy po lewej widzimy więcej. Myślę, że proste, użyteczne oczywiście i możemy łatwo kogoś spikować. Teraz przedstawimy, jak to wygląda z drugiej strony. Okej, a więc jak to teraz wygląda od strony takiego AWP-era, który się wychyli? Więc wychodzi tu na taksi. No i jak widzicie, tutaj praktycznie nasz przeciwnik jest niewidoczny, a zazwyczaj tak, AWP-a, która się wychyli, no to celuje się w smoka, czyli nie przebiega, tutaj sprawdza, pewnie palemkę sprawdzi. No i tu w sumie jak widzicie, no smok bardzo przydatny, gdzie w sumie jest no praktycznie nie do wykrycia, bo tylko kawałek głowy wystaje przeciwnikowi, a my wiadomo, mamy czas, żeby ściągnąć taką AWP, no nie? Która jest na taksi. Więc teraz przejdziemy do kolejnego smoka. Okej, także lecimy z kolejnym smokiem. Jest ze mną teraz smoker. Hehe. Tak pasuje do rzucania smoków. Także kolejny smok będzie zwyczajnym smokiem tak naprawdę na banana, lecz nie będzie on taki zwyczajny, ponieważ pozwoli on nam piknąć prawdopodobnie jedną osobę. Pikniemy kogoś i smok tworzy nam taką zasłonę, więc myślę, że jest to spoko. Także jak rzucić tego smoka? Ustawiamy się tutaj za trakiem w narożniku. Rzucamy na środek tej rynny, która wystaje znikąd. Okej, no i po prostu lewy przycisk myszy, stoimy, nie skaczemy, nic z tych rzeczy. No i on tutaj pięknie nam wybucha. W tym czasie, kiedy my rzucamy tego smoka, druga osoba powinna biec już na kosie od razu tutaj aż za taksówkę. No i tu się wiadomo wychylić, no i kogoś prawdopodobnie może zdążyć piknąć, także teraz pokażemy wam, jak to wychodzi w praniu, więc ustawimy się na respa. Widzę, że już smoker gotowy. No dobra, to czekaj, tu się usta... No dobra, obojętnie, załóżmy, że mamy losowy resp. No i na 20 pobiegniemy, co? Dobra. Dobra, także... Dobra, lecimy. Smoker teraz rzuci smoka, ja będę od razu pikującym. No, bo mam AWP, hehe. Ja od razu wiadomo biegnę. Smok już leci, ja się tutaj wychylam, mogę zdążyć piknąć kogoś. Od razu się chowam, smok nie zasłania. Smoker już mi może pomóc tutaj zniwelować raszujących terrorystów. Ewentualnie możemy jeszcze tutaj, on może kucnąć, ja mogę na niego wejść. No teraz nie mogę, bo jesteśmy obaj w CT. Ale ogólnie widać tutaj pikujących z rampy graczy. No to weź może na jeszcze zmieni ten na terro i pokażę. No dobra. Okej, także spróbujemy jeszcze raz to wykorzystać, tego trika, także no na 20 znowu będziemy biec, myślę. Dobra, lecimy.
Oczywiście smoker rzuci smoka, ja będę tym pikującym znowu. Także lecimy, 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 już smoke leci. Ja się wychylam. Mogę tutaj piknąć jedną osobę, smoke spada, mogę wskoczyć na smokera. No i wtedy jeszcze ewentualnie mogę zobaczyć kolejne osoby, które będą się wychylać prosto. No weź kliknij no klipę, ja pokażę jak to wygląda i ty tam stoi i nie widzisz. Dobra, dobra, to czekaj, klikam. Okej. Tylko musiałbyś dorzucić smoka, wiesz, najpierw. No to mniej więcej tu gdzieś ląduje. No i tutaj możemy zobaczyć przez smoka, wiadomo, osobę, która się wychyli po prostu, no, chyba proste. No więc to już było tyle z dzisiejszych smoków, myślę, że są one dosyć przydatne. Są takie dosyć niestandardowe, no bo nie mam zamiaru pokazywać takich smoków, wiecie, jak zasmokować CT i tak dalej, no bo jest to trochę bez sensu. No także to już by było tyle z tych smoków, no i dobijmy 1500 lajków, mam nadzieję, że tyle dopijemy, zobaczymy. Także trzymajcie się i na razie.